Siema, witam was w odcinku z Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, już sobie jadę i właśnie jest oto taka tu niespodzianka w tym filmie, ponieważ zmieniłem mapę, już wam pokazuję. Jest to mapa Węgier, jak widzicie. Franka 007. Gościu odwalił kawał dobrej roboty, zobaczcie no. Taką mapę zrobić samemu. To znaczy w sumie to nie wiem, czy on to sam robił, no ale mapa Franka 007, tak każdy mówi. Więc no myślę, że sam zrobił. Jest naprawdę tak bogata w szczegóły, jeżeli ktoś jej jeszcze nie zna, to no radzę się zapoznać, ponieważ jest epicka, no ale dobra, po kolei, tylko że... O Jezu, ja się tu nie spojrzałem, tu było, mieliśmy, w sensie ja miałem ustąp pierwszeństwa. Jest taka sprawa, ta mapa jest na dobre komputery, ponieważ ja teraz nagrywając mam na grafice wysokiej przy skalowaniu 400% mam 30 klatek i widać trochę przycinki. Bez nagrywania to tam jest dobrze, tak się da grać, ale teraz jak nagrywam, to tak nie za dobrze jest. Dobra, nieważne. Kolejny temat. Dawno nie było filmu na moim kanale, a jak były, to jakieś tam po prostu tak jakiś vlog ostatnio wstawiłem. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak się spodobał, to tak jak już wcześniej mówiłem, dawajcie komentarze, lajki i tak dalej. Oczywiście nie to, że dawajcie, że tak, że nie to, że ja wam każę. Ja po prostu będę zadowolony, jak będzie jakiś odzew z waszej strony. Dobra, nie było długo filmów, ponieważ jakoś tak było, wróciłem, ostatni film, który tak właśnie gadałem z wami tak normalnie, to był jeszcze dawno, chyba przed feriami, z tego co pamiętam. Albo po feriach zaraz. A teraz aktualnie jest 17 maj, nie? No, także... było to dlatego, że nie miałem jakiejś zbytnio motywacji do nagrywania. Jakoś tak mi się nie chciało. Teraz, niedawno, od jakiegoś półtorej miesiąca walczyłem z programem do nagrywania. Żeby się Free Track przydał, rozejrzeć. Walczyłem z programem do nagrywania tutaj w Eurotracku, ponieważ pewnego słonecznego, pięknego dnia biorę sobie, chcę po prostu sobie nagrywać film z Eurotracka. No tak, to było tak z półtorej miesiąca temu. Kurde, jakoś to tak pewnie brzydko wygląda. Miałem bluzę zdjąć, no ale nieważne. Chcę sobie nagrywać. No i sobie ponagrywałem, no. Zaczynam nagrywać, jest wszystko ok. Nagrałem cały filmik. Nagle się okazuje, ja mam gościu pierwszeństwo. Nagle się okazuje, że kurde, no nagrałem film, patrzę, a tam film, boom, jakieś kurde lata ekran, piksele w ogóle, czerwony jakiś ekran, nagle czarny, nie wiem co się dzieje. No to mówię, no przecież takiego materiału to ja nie wstawię. No i a to co chwila teraz był jakiś wyjazd, zrobiło się cieplej, też byłem więcej na dworzu i tak dalej, i szkoła teraz jest niedługo, koniec roku, trzeba się też więcej uczyć. I no i tak mi to wszystko przeleciało, że wziąłem się parę dni temu za ten, za zrobienie tego programu. Co się okazało, chodziło tam o to, że... Znaczy w sumie to nie wiem o co chodzi nadal, bo odinstalowałem Eurotracka, wszystko, wszystkie pliki, wszystkie jakie tylko były, usunąłem, żeby... No i jeszcze raz zainstalowałem profil. O Jezu, co ja robię. Tak to jest. Ja trochę też mam małą podzielność uwagi. Ja jak
mówię i do was i się staram skupić, co, żeby wszystko dobrze powiedzieć, to tam mi się trochę też sypie, albo na odwrót, tam dobrze, to tu się sypie, no. I właśnie straciłem wątek. A, chodziło o to, odinstalowałem, zainstalowałem, no i co? Działa. Tak byłem zadowolony, że włączyłem sobie muzykę i skakałem jak głupi po pokoju. No mniej więcej tak to wyglądało, bo już naprawdę traciłem nerwy na to. Jezu, gościu, no. Już naprawdę traciłem nerwy na po prostu na to, no... Tak mnie to denerwowało, że nie mogłem wytrzymać. Chodziłem, kurde, zdenerwowany. O, tu jakoś tak fajnie. Chodziłem zdenerwowany i no... No i tak to było. O Jezu, coś mnie grapie w gardle. Drapie w gardle mnie coś. No. I jak widzicie, mapa jest epicka. To, co już tutaj przejechaliśmy, to jest... No... To tutaj po lewej stronie. Tutaj jakoś fajnie byśmy... Kurde, tylko że tu się nie da zjechać. No ale nieważne, i tak jest mapa super. Tutaj jakaś firma tak na dole. Gdzie to by było tak w oryginalnej mapie? Oczywiście link do mapy będzie w opisie. Tu jakiś mi się gostek zrespił przed chwilą, no ale nieważne. Ale mapa jest, kurde, jeden gościu, że jak ja miał takie coś robić, to mi to z rok zajęło. Zresztą, kurde, więcej. Rok. Nie no, wielki podziw dla tego Franka 007, no naprawdę. Jak takie coś zrobić? Ja czasem mam problem, jak robię bazę firmowo komuś, czy sobie robię. I kurde, tak już się denerwuję, tu mi nie idzie, tamto mi nie idzie. Też kurde... A to chęć powoli tracę, bo już po prostu siedzieć przed tym komputerem tyle, to też tak nie fajnie, nie? No. Ooo. Także tak to wyglądało. A, wytłumaczę może, jak to było z tą majówką. Ten film majówkowy. To znaczy, tam nie jest nigdzie napisane, że to majówka, no ale nieważne, szczegół. W ogóle ten film chyba ze 4 razy wysyłałem i przerabiałem, renderowałem. To mi w sumie zajęło ze 4 godziny, jak nie lepiej. Ponieważ co chwilę jakieś prawa autorskie, duperele, srele i tak dalej. Co chwila jakieś, kurde... No właśnie. Dobrze, że akurat przestałem mówić, bo bym pewnie tego nie zauważył, bo jak może zauważyliście, jak... Nie... Jak jadę i... To się staram trochę tam patrzeć do góry w kamerę też tak trochę. A, fajnie też, że w ogóle już widziałem, że są 4 łapki do góry pod tym filmem z majówki. Vlogiem, to jest vlog pierwszy, to jest ten film z majówki. Są 4 łapki przez jeden dzień. I to może dla kogoś nie być jakimś satysfakcjonującym wynikiem, ale jak dla mnie... Kurde, 4 łapki w jeden dzień. Dla mnie to jest ważne, że ktoś to zobaczył, docenił, że właśnie dał tą łapkę i że mu się spodobało. Ja staram się robić tak film, żeby, no i no wiadomo, żeby jak, tak jak każdy, no zresztą, no, tak żeby się zaciekawił, spodobał i też nie chcę z kogoś kopiować. Ja chcę, być kreatywnym, co nie zawsze mi wychodzi, bo czasem naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć, podświadomie, nieświadomie po prostu
Dobra pioseneczka leci właśnie w tle. Właśnie między innymi dzięki tej piosence mi film zablokowali, no ale jak tak w tle będzie leciała, to chyba tam nie zablokują, mam nadzieję. Mam nadzieję. No. Kurde, i znowu wątek straciłem. O, przed tą piosenką coś mówiłem. Dobra, to wytłumaczę ten film majówka. To było tak. Ja przyjechałem do Piotrka w piątek, czyli w piątek, czyli w piątek. Dobra, nieważne. Przyjechałem. W piątek to się w sumie nie spotkaliśmy, bo on tam był zajęty. W sobotę się spotkaliśmy. Właśnie nagraliśmy te sceny do tego filmu, jak tam wjeżdżamy Piotrka golfem i... bo to Piotrka samochód, Piotrka podwórko, Piotrka dom. Nagraliśmy te sceny, a na drugi dzień nagraliśmy to, jak już tam do tej Toyoty Yaris widzieliście, wkładamy te bagaże i wyjeżdżamy tam. No. Później jechaliśmy autobusem do tutaj, gdzie ja mieszkam, do tej miejscowości. Spotkaliśmy się z bandą, nagraliśmy ten film, to znaczy ja to nagrałem. Ten film, co dzwoniliśmy do naszego kolegi, żeby to nie było, że to jakiś tam, że to do randomowej, o Jezu, do randomowej osoby. Tylko to było tak, że wiemy, do kogo dzwonimy, tak? To jest nasz kolega i on... No, zdążył! I on nie miał nam tego za złe. Nie, wiecie co, ja muszę... Jestem ciekawy, czy to też na filmie tak laguje, bo mi to tutaj, no, niezmiernie laguje. No ale mapa jest wymagająca, tak jak mówiłem. Sedamy na 125%, czyli tak jak jest podstawowo. Ty, chyba mi się nagrywanie skończy. Ej. Co jest, no? Teraz, kurde, nie wiem, czy to nagranie się nie zwaliło. Lepiej wezmę i to jeszcze raz zacznę. No dobra, jeszcze sprawdzę tu jakieś wiadomości dwie. Potrzebujesz gotówki, czyli bank i poszukiwani kierowcy, czyli szukają kierowcy z doświadczeniem. Teraz gra się włącza. No. O, teraz jest lepiej, kurde. 30 FPS-ów, 35, w sensie 35, bo wcześniej to do 20 dochodziło, więc... Gra za płynna nie była. No, i tak to wyglądało. Później trochę na tej majówce nam to tak... kijowo poszło, jak to niektórzy mówią, bo... W niedzielę Piotrek przyjechał i właśnie nagrywaliśmy to, jak dzwonimy do tego kolegi. A na drugi dzień niestety Piotrek z przyczyn, których nie chce mi się wyjaśniać, musiał jechać, nie było innej opcji, a już na drugi dzień musiał jechać, a mógł jeszcze jeden dzień. Miał jeszcze jeden dzień zostać, a już musiał wrócić. No. Też dziękuję wam za to, za pozytywne komentarze, za lajki pod filmem, pod, w sumie pod dwoma filmami, filmami z promocja, znaczy jak poradnik, jak tam wgrać tego promocja i też poradnik jak wgrać RusMap. Co prawda drugie tyle jest łapek w dół, ale ja się tym nie przejmuję. Ważne, że jest, są te do góry też. No,
ważne, że to się chociaż połowie, no bo wychodzi na to, że w takiej niedużo większej połowie się to podoba, no więc jestem zadowolony, że chociaż komuś się to podoba. Ja tam pewnie wiem, to znaczy domyślam się, dlaczego w tym filmie na przykład z Promoca, bo z Rusmapa chyba nie ma aż tyle łapek w dół, ale z Promoca jest i ja tam się chyba domyślam, dlaczego daliście te łapki w dół, te osoby co dały, bo ponieważ no tam na początku trochę się przeklnęło, a ja wiem, że jak ja oglądam jakiś film, to nie lubię tak jak ktoś przeklina, tak się... No ale tak wyszło, tam już wtedy o tym nie myślałem, bo ten film był naprawdę na spontana. Gościu napisał, to tak mówię, a nagram szybko, bo żeby było szybko, żeby nie musiał długo czekać, żeby wiedział, że... No, żeby wiedział, że ja się wam... Żebyście wy wiedzieli, że ja się widzami interesuję i że zależy mi na was i to się tak... się taka trochę jakby rozsterka robi w tym filmie, no ale nieważne. Pierwsza, tutaj teraz jedziemy pierwszą autostradą, znaczy autostradą, drogą szybkiego ruchu, podejrzewam, że to jest droga szybkiego ruchu. Jedziemy właśnie taką pierwszą od jakiegoś czasu. Znaczy, ja w tej grze już wcześniej jechałem, mówię, za niski bieg sobie wrzuciłem. Ja tą drogą już jechałem, ale w sensie nie tą, tylko że drogą szybkiego ruchu, ale Budaeszak. Aha. No. Nie wiem, jak to się u nich tam wymawia. No, wyhamowałem. I znowu straciłem wątek. Jakie to jest denerwujące. Znowu o czymś mówiłem. Nie wiem. Ale też, jeżeli teraz oglądacie ten film i oglądaliście tego vloga, co wcześniej, to także tutaj mi możecie napisać, czy to jest okej. No, ja chciałbym wiedzieć, czy mam takie rzeczy... No jedź, gościu, pierwszeństwo masz. Dobra, jadę. Ja bym chciał wiedzieć, czy ja mam takie rzeczy nagrywać, bo jak dla mnie to... Jakbyście wy mi powiedzieli, że chcecie takich vlogów, takich właśnie scenek z życia, czy tam może kiedyś mógłbym nagrać, nie wiem, jak się wakacje zaczną... Pierwszy dzień wakacji, jak spędziłem, jak, nie wiem, dzień ze szkoły, że tam jak wstaję rano i idę do szkoły i no cały dzień po prostu, no, taki zwyczajny dzień jak co dzień, no. Chciałbym po prostu wiedzieć, czy ja mam iść w coś takiego, bo mi to się szczerze podoba, tylko nie wiem, czy wam by się to podobało i czy wy byście takie chcieli takie rzeczy, no. Czasem też jedziemy z kumplami na jakieś wypady typu, w sensie rower gdzieś tam i jakieś, nie wiem, grilla zrobimy, czy... O Jezu, Jezu, Jezu. Czy coś tam, czy jakaś wycieczka szkolna, jakiś biwak, to też tam mogę ponagrywać. No, trochę tu ciasno, nie powiem. Ja to teraz się... O Jezu, ta firma. Ale nic, trzeba być twardym i trzeba tu zaparkować. Kierownica mi spod rąk ucieka, jakoś tak mi się wyślizguje. Chyba mam trochę mam za ciężko ustawioną ją. Ja teraz nie będę opowiadał, bo właśnie się muszę skupić na parkowaniu tutaj. A, i też nagrałem wczoraj film z GTA, nie wiem kiedy on będzie. To będą, ja myślę, że bym ponagrywał takie filmy z ekipą bym nagrywał. W sensie tam z moimi kolegami, by było trochę beki, trochę byśmy tam napadów porobili. Myślę, że coś takiego by wam odpowiadało.
zachęcam do napisania w komentarzu, czy właśnie to, o czym mówię teraz, czyli te filmy z GTA z ekipą, by wam się podobały, czy nie wiem, może filmy, jakbym sam robił misję z singla z GTA 5, też możecie napisać. O Jezu. Także tak. A, i teraz powiem jeszcze taką rzecz. Film ten z Eurotrucka, powiem wam tak. To jest profil, na którym ja już zacząłem... zrobiłem już dwie trasy, czyli tą pierwszą początkową i tą drugą sobie sam wybrałem i teraz trzecią właśnie skończyłem, tą, którą jechałem przy was. No, pięknie, ładnie wszystko. I ten profil, o, właśnie mi pierwszy level wbił. Proszę bardzo, tutaj pierwszy level. Mieliśmy 65 tysięcy na start, czyli 7 doszło. Zarobiłem już 7. No i teraz powiem tak. Filmy będą... Bo ja mam profil tak. Na tą mapę Węgier. Na mapę... Na multiplayer. I na... profil na mapy takie... Na promocja plus map. Czyli ogólnie takie mody wszelkie, które są... na zwykłej mapie. Nie ma modułu innego. Jak tutaj jest moduł Węgier. Tylko jest moduł Europy normalnie. To tam właśnie będę nagrywał takie rzeczy. Tu na multi takie. I tutaj na multi to ostatnio właśnie kolega z kanału innego do mnie napisał. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli to oglądasz. Nie pamiętam nazwy. Wiem, że na Steamie coś tam na A się nazywasz. Aloha czy jakoś tak. Allah. O, tak, Allah. Allah coś tam. No i mógłbym właśnie nagrywać. Jeżeli byście chcieli ze mną też nagrać z multi, proszę bardzo, piszcie w komentarzach. Jestem jak najbardziej na to otwarty i no z multi tutaj z Węgier i od czasu do czasu tam z tych modów z promoc, rusmap i tak dalej. Te filmy będą się tak pojawiały, jakby co powiedzieć. Aha, właśnie się nagrywanie skończyło. Dobra, już nie będę kamerki teraz drugi raz włączał, bo to jest za dużo roboty, bo tam bym musiał inne materiały usuwać. Nieważne. Dobra, streszczając się. Teraz będzie już... Kurde, no znowu się zaciąłem. Znowu nie mogę sobie przypomnieć. Te filmy będą się tak jak mi się będzie chciało nagrywać. Czyli podejrzewam, że teraz już będą częściej, co tam parę dni, jakiś film. I też z innych, z GTA 5, czy tam jakieś te vlogi. Będą się pojawiały częściej. Myślę, że tak jeden odcinek na tydzień z czegoś co najmniej będzie. Tak mi się wydaje, że tak się wyrobię, że tak zrobię. O Boż. Dobra, teraz już mi w ogóle wywaliło nagrywanie z tego, tak więc pożegnam już się tak bez i ekranu stamtąd i w ogóle tylko mikrofon został. No jeszcze mikrofon, niech padnie. Dobra, więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Nie namawiam. Będę wdzięczny, jeżeli właśnie tam zalajkujecie, dacie suba, napiszecie komentarz. Dobra, ja jestem Shay i żegnam się z wami. Cześć.